Moi drodzy, asertywność. No temat, a przecież słowo, znany chyba każdemu, odmieniany przez przypadki niemal każdego tygodnia, a jednocześnie nieustannie wraca do mnie w kontekście zarządzania, w kontekście doradzania klientom, ale też w kontekście prywatnym mojego życia, prywatnego, życia też zawodowego. No, skąd tyle nieporozumień wobec czegoś tak oczywistego jak asertywność? No to zmierzmy się z tym tematem. Asertywność to przecież jest taki złoty środek. Złoty środek pomiędzy z jednej strony zachowaniami uległymi, takimi gdzie odpuszczamy dla świętego spokoju, a agresywnymi, takimi, że po trupach dochodzimy do celu. No to, skoro to takie oczywiste, to skąd nieporozumienia? Ja myślę, że z jednej strony, jeżeli mówimy o tych zachowaniach uległych, czyli gdy czerwona lampka się nam zapala, gdy widzimy, że za bardzo odpuszczamy. Gdy mówimy sobie czy komuś innemu, słuchaj, stań na nogi, bądź asertywny, bądź asertywna, dbaj o swoje prawa, to myślę, że od tej strony nieporozumień jest niewiele. Tutaj wiemy, że należy przejść od tych zachowań uległych do zachowań dbania o własne interesy. Aczkolwiek myślę, że dużo nieporozumień mamy na tym drugim ekstremum, czyli w momencie, gdy mylimy zachowania agresywne z asertywnymi. Ktoś mówi, ale. Ale mu zrobiłem asertywne spotkanie okresowe. Nie, zrobiłeś mu agresywne spotkanie okresowe. Byłeś agresywny, przekroczyłeś jego granice. I tu często myślę, że jest nieporozumienie. Mylimy często zachowania agresywne, zachowania, które przekraczają granice drugiego człowieka, z zachowaniami asertywnymi. Agresywne z asertywnymi. Także konkludując, myślę, że warto, żebyśmy pamiętali, że asertywność to jest złoty środek. Złoty środek między zachowaniami uległymi, a zachowaniami agresywnymi. To jeśli chodzi o takie wprowadzenie w temat asertywności, mam też dla was zaproszenie. Na stronie fruganedukośnik364 znajduje się link do godzinnego materiału, godzinnego spotkania interaktywnego, gdzie szerzej się zajmujemy asertywnością. I na tej samej stronie jest też felieton, gdzie rozwijam temat asertywności. Mam nadzieję, że takie podejście tematu asertywności będzie dla Was przydatne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia!